Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj zgodnie z obietnicą witam was w raporcie z ubiegłej ligi weekendowej, w której to grałem z Cristiano Ronaldo. Standardowo zaczynamy od prezentacji drużyny. Trochę się zmieniło, bo po prostu ulepszyłem. W sensie kupiłem tego Modricia, bo wypożyczony mi się skończył i stwierdziłem, że na lewej obronie pogram Marcelo, to uznaję za wielki błąd. O, i na prawej obronie był jeszcze inform Danilo Pereira, jednak na początku, tak jak mówiłem, grałem w miarę tanim składem. Oczywiście tanim, prócz tej strony z Realu Madryt, jednak takie było moje założenie. Czy takim składem da się coś osiągnąć, czy Ronaldo doprowadzi mnie do jakiejś dobrej rangi? Oczywiście od razu rozegrałem pierwsze spotkanie, gdy to tylko było możliwe. Bardzo tania drużyna z Premier League, ten Özil i Eriksen. Nie wiem, czemu ludzie tak ustawiają tych piłkarzy, ale rozpoczęło się to pięknie, ponieważ Ronaldo już dosłownie na samym początku spotkania wpakował piłkę do siatki. Było to proste i takich goli po nim można się spodziewać, bo 95% sytuacji w polu karnym on kończy. Mój pierwszy mecz nie trwał długo, bo od razu wyrzucono przeciwnika. No i taki szczęśliwy idę na drugie spotkanie i tak jest. FC Marcel 1997, mój rocznik, trochę bogatszy skład niż mój. No to stwierdziłem, że okej, będzie ciekawie. Myślałem, że będę to ja tak kozaczył swoim Ronaldo, a skończyło się na tym, że bardzo szybko straciłem bramkę. Bale z główki, jeszcze dostałem daba. To mnie naprawdę zabolało, bo nie dość, że mnie zabolało to, że rywal miał już taki skład w drugim spotkaniu, to jednak no, nic nie byłem w stanie zrobić w tym meczu. No i ten dab oczywiście. No jak widzicie, taka była jego taktyka, wkurzać cieszynkami. Ja to rozumiem, oczywiście trochę na mnie to działało, bo takie jest zadanie tych cieszynek, ale hej, ja nie przestawałem grać, ja atakowałem dalej, bo jednak to mnie tak napędzało, że okej, jesteś taki pewny siebie kolego, no to ja mogę odpowiedzieć. Niestety ta bramka była naprawdę obrzydliwa, Griezmann trafił do siatki, ale rykoszet za rykoszetem, bez nadzieja. No i jeszcze czwarta bramka mojego przeciwnika, piłka ląduje pod nogami Griezmana, farta miał Francuz, nie ma co się oszukiwać i bez szans byłem w tym meczu, zostałem zdeklasowany. Oczywiście mój rywal nie wygrał fartem, bo był po prostu lepszy. Jednak gdy już trafiłem na odrobinę gorsze drużyny, to miałem pole do popisania się, bo Ronaldo, czy to z nogi, czy to z główki, on trafia do siatki. Teraz będę wam pokazywał takie już lepsze bramki i też nie wszystkie bramki stracone, żeby to było płynniejsze. Powiem wam tyle, napastnik kompletny, no to jest karta, o której nie można powiedzieć nic złego, naprawdę. No, ani razu mnie nie zawiódł. Robił rzeczy piękne. Sami widzicie, ten rajd, sztuczki, techniczne uderzenie jest naprawdę ostrego kąta. Znaczy, może nie ostrego kąta, co po prostu niewygodnego miejsca na boisku, ale trafił. Od słupka, piękne okienko Ronaldo. No i Modric też dobrze funkcjonował, jednak Marcelo był naprawdę beznadziejny. Wcześniej ta główka Bale'a, wina Marcelo, bo nie zablokował go. Dlatego wróciłem do Theo Hernandeza, jeśli dobrze pamiętam jego imię. I znów Ronaldo. Jak on zdobył tę bramkę, nie mam zielonego pojęcia. Uderzył szczuba i jakoś pokonał Mandandę. To było piękne. Ale no mówię, gdyby nie to, że chcę iść do przodu, że chcę inwestować, że chcę też próbować innych piłkarzy, to trzymałbym sobie tego Ronaldo. Powoli zmieniałem swoją drużynę, Dumbia spisywał się dobrze, ale chciałem też kogoś, kto by zdobywał więcej bramek i postawiłem na Benzemę, który jednak szybko się i tak z drużyną pożegnał. Wróciłem do Dumbi, który strzelał, asystował, więc uznałem, że ta zmiana aż tak potrzebna wtedy nie była. No fajnie mi się ogląda te powtórki, cieszę się, że postanowiłem zrobić coś takiego. Mam też pamiątkę, choć jestem przekonany, że jeszcze kiedyś do Cristiano wrócę, no jedno jest pewne, biedniejszy na tym koncie się stawać nie będę, gdyby Dumbia to wykończył, nie? Ale piłka wpadła do siatki i goal line technology, no tutaj nie najlepiej zadziałało, później analizowałem, oczywiście była bramka, jednak ta powtórka nie pokazuje, że był gol, ponieważ jak się przyjrzymy, to no, źdźbła trawy dotykały futbolówki, a to oznaczało, że no, bramki być nie może. No, jako, że często grałem przeciwko składom z Premier League, to doszedłem do wniosku, że no kurde, jeśli chcę wygrywać, bo jednak powiem, to wyglądało tak, wygrywam jeden mecz, przegrywam jeden mecz, stwierdziłem, że nie, że potrzebuję tych OP graczy i właśnie taki zespół ustawiłem. Mane, King i Sterling, jednak Kingiem nie grałem. Za Kinga od razu wchodził Cristiano Ronaldo i to było bardzo dobre, bo no nadal to CR7 był tym numerem 1 w zespole, a reszta, no tam co jakiś czas się ktoś zmieniał, na przykład Matip za Rudigera, za Smallinga, Gueye za Sanchesa, ale przód zostawał taki sam, Mane, Ronaldo, Sterling.
Ale właściwie to trochę śmiesznie, znaczy nie będziecie się śmiać, ale raz nie zdążyłem zdjąć Kinga z boiska i jedyną bramkę zdobył właśnie w tym momencie. Później oczywiście wszedł Ronaldo. Jednak chcę wam pokazać, że tutaj już więcej graczy angażowało się w grę zespołu. Wpuszczałem też Keitę, Balde Diao z ławki. Super zmiennik, niczym Martial. Polecam wam go gorąco, podpatrzyłem go od Uniteda, no pomagał mi, naprawdę pomagał mi w wielu momentach. Na przykład teraz, nie? Lewa noga. Przyjęcie na spokojnie, mocno w górny róg i golkiper bez szans. Specjalnie sobie kupiłem jego kartę Once to Watch, ponieważ czuję, że on może dostać informa, a jak go dostanie, to będzie... no, będzie jeszcze większym kozakiem niż jest teraz. Pewnie tego aż tak nie widzicie, jednak naprawdę znacznie lepiej mi się grało składem z Premier League. I po raz kolejny mam trochę ból, że... nie ból dupy, ogółem taki ból też wewnętrzny, że dopiero takim OP składem idzie mi lepiej. No szkoda, naprawdę szkoda, bo jednak przyjemnie się używało takiego Pizziego, Danilo Pereira, jednak Danilo Pereira chyba statystyki ma lepsze niż Bakayoko, ale to i tak Bakayoko jest tym lepszym piłkarzem w grze i dlatego stwierdziłem, że nie ma sensu się dalej męczyć. No i akurat składem z Premier League szło mi znacznie lepiej. Miałem chyba raz serię 4 albo nawet 5 zwycięstw bez porażki i tak sobie myślę, że gdybym wcześniej grał tym właśnie zespołem, to no może wbiłbym tego Golda 1. No ale okej. Było to było, nie ma co rozpaczać, takie życie. I swoją drogą ta bramka Renato Sanchez'a. Piłka za 800 monet. Oczywiście, złe wybicie bramkarza, jednak... jedna z piękniejszych bramek, jaką zdobyłem w tym roku. No wiem, że golkiper nie stał pomiędzy słupkami, jednak było to naprawdę cudowne. I co mogę dodać? Mistrzostwa skończyłem na randze Gold 3, tak jak mogliście widzieć na livestreamie. Tam też oficjalnie pożegnałem Cristiano Ronaldo. I fajnie się grało. Niesamowity napastnik, nic, naprawdę nic złego o nim nie mogę powiedzieć. Szkoda, że kosztuje tyle, ile kosztuje, ale no cóż, karta z najwyższej półki. Teraz pozwólcie, że przejdę do komentarza na żywo. No i tak jest, Cristiano Ronaldo już nie ma. Sprzedałem go kilka dni temu za 1 780 000. Teraz kosztuje trochę więcej, ale nie straciłem, ponieważ zainwestowałem w innych piłkarzy. Mam nadzieję, że te inwestycje się opłacą. I kupiłem też inną gwiazdę, jednak na wstępie, zanim wam ją pokażę, to otworzę nagrody za Food Champions, które przed chwilą widzieliście. Więc tak jest, ranga Gold 3, tak jak powiedziałem, czyli bez szału, 2 mega paczki, 1 paczka rzadkich zawodników. I właśnie dlatego zatrzymałem się na Gold 3, bo dla mnie te paczki są lepsze niż za Gold 2 i chyba właściwie dla każdego. Owszem, tam dostaje się 15 000, nie przedłużam, pierwsza mega paczka, paczka za 35 000. Team of the Week jest nawet niezły, jednak no nie w tej paczce, bo nie ma nawet ekranów. Portugalia, no nie tym razem, jest to Semedo. Wiele ciekawych nazwisk. Eto, Montolivo, Mertesacker, Suarez i Jemenike, mnóstwo legend. Również za 35 000, czy będzie to piękna... jest! To jest dobry znak, nie ma informa, jednak kto wie. Hiszpania, no nigdy właściwie nie wiem, Jordi Alba, i to jest piękna karta, warta z pewnością z 50 000 i będę mógł wzmocnić swoją główną drużynę, ale czemu teraz obrońcy nie mają lockoutów? I jeszcze Alves, no co za paczka, nie? W FIFA 17 byłyby to chyba 2 lockouty, a teraz ani jednego. Ile Alba kosztuje? 62 000 około za niego dostanę. O kurde, za mało go wystawiłem, bo się sprzedał w mgnieniu oka, więc co mogę powiedzieć? Najlepsza paczka z tych wszystkich, czyli paczka rzadkich zawodników. Sami piłkarze, 12 rzadkich piłkarzy. Czy zobaczymy banery? Naprawdę, jeśli nie będzie ekranów, to porażka. No oczywiście, że musiały być. I kto tym razem? Czy również Hiszpania? Nie, to jest Benatia. 110 000, 120 000 wyciągnę z tych nagród, łącząc oczywiście z monetami, jakie dostałem, więc spoko. No nie, no, on nie może kosztować aż tyle. Tak jak myślałem, piątka. Jeszcze jedna paczka. Paczka mistrzostw Foot Bronze 1, czyli 3 czerwone karty. Pierwsze czerwone karty, kolejne na mnie czekają na moim koncie na Xboxie. To zobaczycie w odcinku Ultimate Team, jednak wygląda to przecudownie. I no nie ma co się oszukiwać, że teraz srebrnych informów już prawie nie mam. Trafiam w fosu, niestety nie fosu Mensa, ale gdyby kiedyś trzeba było używać srebrnych kart Foot Champions jakimś cudem, to kolorystyka no niesamowita. I co mogę dodać? To jeszcze nie jest koniec na dzisiaj, ponieważ miałem wam przedstawić moją nową drużynę, tylko kogoś najpierw do niej zakupię. Potrzebowałem kogoś lepszego od Rüdigera i postawiłem na Davida Luisa, który kosztuje obecnie aż 101 000. Bardzo dużo. A więc to jest mój obecny zespół. Doskonale wiem, zero kreatywności, jednak wielu graczy z naprawdę wysokiej półki. Mane, Martial,
którym gra na tej pozycji, jak widzicie, ma 5 bramek, 8 asyst w 8 meczach. Naprawdę świetne statystyki, a gra tylko na 6 punktach z grania. Salah mnie trochę zawodzi, bo dałem za niego 285 tysięcy, na razie zdobyłem nim jednego gola, zdobyłem 2 asysty. Oczywiście normalna wersja kosztuje chyba 120 tysięcy, wiecie, ta purpurowa, jednak jako, że jest to once to watch, moja inwestycja, to trochę więcej trzeba było za niego zapłacić. Bakayoko, Dembele, no i obrona David Luiz, Bai. Oby mi pomogli. Jeszcze chciałbym kupić Courtois, ale to muszę sprzedać kilka kart. Jednak zapewne zastanawiacie się, kto jest moim środkowym pomocnikiem ofensywnym. Proszę Państwa, Ruud Gullit. Moja pierwsza ikona, którą zakupiłem w tym roku. No nie ma co się oszukiwać, z najwyższej półki. 1 215 000. Obecnie kosztuje 1 300 000, więc dlatego się nie martwiłem, że Ronaldo poszedł za tyle, za ile poszedł. 15 bramek w 8 spotkaniach i 4 asysty. Szkoda, że ta wersja nie ma 4 gwiazdek sztuczek. Dopiero ta oceniona na 90 ma, ale 5 gwiazdek słabszej nogi. Wykończenie. Wykończenie ocenione na 76. Nie. Nie czuć tego. On kończy wszystko w polu karnym i dlatego kosztuje tyle, ile kosztuje. Jednak no ta karta po prostu nie może być słaba i nie jest słaba. Gra mi się nim cudownie. Chyba ma większy wpływ niż Ronaldo na grę mojej drużyny. Czy tak jest? No cóż, zobaczycie już za kilka dni, kiedy ukończę tę ligę weekendową i mam nadzieję, że dojdę dalej niż w zeszłym tygodniu, bo tu jest potencjał. Ta drużyna jest naprawdę dobra. Ja dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Do zobaczenia jutro. Życzę Wam powodzenia w Food Champions, miłego weekendu. Cześć!